Od 2017 roku wydawnictwo Beck wydaje publikację podatkowe i bilansowe zamknięcie roku. Czym ta publikacja wyróżnia się na rynku? Na ten temat rozmawiam z profesorem Arturem Hołdą, redaktorem merytorycznym tejże publikacji. Publikacja, która ukazała się po raz pierwszy za 2017 rok na rynku przede wszystkim jest specyficzna w tym sensie, że Rozwiązania podatkowe bezpośrednio powiązane są z prawem bilansowym. Ta możliwość powiązania jednego i drugiego prawa, czyli prawa bilansowego i podatkowego, no wynika z istoty zarówno rachunkowości, jak i podatków. Bardzo często, zwłaszcza w niewielkich firmach, mamy do czynienia z aplikowaniem rozwiązań podatkowych w zamknięciu rocznym. Jest to oczywiście możliwe dzięki wykorzystaniu kryterium istotności, które w rachunkowości pełni. Fundamentalne znaczenie. I w książce przedstawiamy zarówno ujęcie teoretyczne, ale a może nawet przede wszystkim rozważania o charakterze praktycznym. One są poparte odniesieniami zarówno do wykładni prawnej, krajowych standardów rachunkowości, jak i interpretacji. Obecnie szczególne znaczenie przy zamykaniu rocznym, a z całą pewnością weryfikacja zasady kontynuacji działalności, która jest kluczowa dla dokonania zamknięcia. Z punktu widzenia rachunkowości, a zwłaszcza ujawnienia dotyczące ryzyk związanych z kontynuacją działalności. Jeżeli chodzi o również rzeczy ważne z punktu widzenia e, zalet tej publikacji, to wskazałbym e, pokazywanie skutków e, zarówno podatkowych, jak i bilansowych, ale również takich łącznych ewidencji, które łączą się z rachunkowością i podatkami. No, przykładem może być ulga. BR-owa, która rozpatrywana jest z punktu widzenia podatkowego, jako no, możliwość w cudzysłowie podwójnego uznawania kosztów jako kosztu uzyskania przychodów w zakresie kosztów kwalifikowanych. I ta sama ulga BR-owa z punktu widzenia rachunkowości, no, postrzegana jest zupełnie inaczej. Tam chodzi o rozróżnienie między czymś, co nazwiemy prace rozwojowe i prace badawcze. Te prace badawcze traktujemy bieżąco jako koszty, natomiast prace rozwojowe są kosztem aktywowanym jak wiemy po zakończeniu stanowią kategorie wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji. Zresztą w obecnym stanie prawnym amortyzujemy je w okresie ekonomicznej użyteczności, a jeżeli go nie znamy, co jest zresztą w ustawie podkreślone jako element szczególny, no to wtedy w okresie nie dłuższym niż 5 lat. I to równoległe traktowanie tych kategorii wydaje się, zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia, szczególnie użyteczne. Również podejmujemy zawsze, corocznie można powiedzieć, zawsze to może za, dalekie, za daleko idące słowo, bo jak mówimy, od mniej więcej pięciu lat publikacja się ukazuje. Takie bardzo aktualne, bieżące tematy, nie tylko dotyczące zmian, ale również tego, co dzieje się w gospodarce. No, przykładem w bieżącym zamknięciu może być odwołanie do kryptowalut, które jest przedstawione zarówno w prawie podatkowym, jak i w prawie bilansowym. To odniesienie ma coraz szerszy zasięg, bo dotyczy coraz większej liczby podmiotów. No, i jest przedstawione w kontekście opodatkowania określonego źródła dochodu, jak również prezentacji sprawozdawczej i to na gruncie ustawy o rachunkowości, jak i na gruncie międzynarodowych standardów rachunkowości, bo może warto podkreślić, że w samym zamknięciu odwołujemy się nie tylko do przepisów ustawy, krajowych standardów, ale również do postanowień międzynarodowych standardów. I tu w przypadku. Kryptowalut, akurat postanowienia MSR-owe dość jasno wskazują, że na skutek interpretacji, która się ukazała w 2019 roku, iż powinniśmy je traktować zgodnie z MSR-2 zapasy i tak je zaprezentować i wyceniać w zamknięciu rocznym, albo MSR-38, czyli aktywa niematerialne. Odrębne podejście bardzo często bazuje na traktowaniu tej kategorii jako elementu inwestycji długoterminowej bądź krótkoterminowej, ale to ostatnie jest przypisane raczej do naszego podejścia wynikającego z ustawy o rachunkowości. Przedstawiając zalety tego opracowania, warto jeszcze podkreślić uwzględnianie kategorii łączących wprost rachunkowości i podatki, czyli szerokie omówienie przejścia z wyniku finansowego z rachunkowości do wyniku podatkowego, rozważanie podatku odroczonego. No i tu, co ciekawe, w nowych rozwiązaniach, które pojawiają się w zakresie na przykład implementacji i wykorzystania CIT-u estońskiego tak zwanego, no pojawi się ładny problem, który będzie pewnie do rozstrzygnięcia przy zamknięciu rocznym w kolejnych latach. Czy ten podatek odroczony, czyli aktywa, odroczonego podatku i rezerwa na odroczony podatek. Faktycznie, w przypadku wykorzystywania opodatkowania w postaci CIT-u estońskiego, powinien być tworzony, zwłaszcza przy założeniu, że będę korzystał z tej preferencji podatkowej przez okres no, na przykład 4 czy 5 lat. Podsumowując, rekomenduję publikację podatkowy, bilansowe zamknięcie roku obrotowego. Zwłaszcza dla praktyków działalności gospodarczej. Również chciałbym podkreślić, że publikacja jest recenzowana jak rzetelne czasopisma o charakterze naukowym i na dodatek jest recenzowana przez profesorów zajmujących się zarówno podatkami, to jest ta część podatkowa recenzowana odrębnie, i część bilansowa, która jest recenzowana przez specjalistę z dziedziny rachunkowości, no, zapewnia to naprawdę wysoki poziom merytoryczny przedstawianych treści. Zdarza się, że po zakończeniu roku podatkowego jest potrzeba dokonania korekt. Jakie są największe problemy w tym zakresie? Na ten temat rozmawiam z panem Jackiem Pukalukiem, doradcą podatkowym, współautorem książki podatkowej Bilansowe Zamknięcie Roku. Występuje mnóstwo powodów do tego, aby wprowadzić korektę. Chodzi o to, żeby każdy z tych powodów określić i zdecydować się, jaka jest konsekwencja dla określonego powodu. Innymi słowy, czy on do czynienia z błędem, z oczywistym błędem, czy też oczywistą pomyłką, bo taka, takie pojęcie występuje również w prawie podatkowym, czy też występuje inna potrzeba dokonania korekty. W dodatku mamy do czynienia z różnymi implikacjami w różnych zakresach. Mamy osobno zdefiniowane konsekwencje w zakresie podatku dochodowego, jak też i w zakresie VAT-u, nie mówiąc już o e, kwestiach rachunkowych, czy też e, stricte związanych właśnie z prawem bilansowym. O tych wszystkich szczegółach, które związane są z poszczególnymi przypadkami, o tym, jak odróżnić jeden przypadek od drugiego, oraz w jaki sposób przeprowadzić swoisty przegląd w naszych księgach. O tym wszystkim mogą Państwo dowiedzieć się w naszym opracowaniu, które w dodatku jest tym cenniejsze, że w tego typu przypadkach może służyć za świetną checklistę dla osób, które zajmują się bezpośrednio zamknięciem ksiąg i rachunkowych, i oczywiście tych podatkowych. Ostatni czas to ogromne wyzwania przy zamykaniu roków w spółkach komandytowych. Zmiany przepisów w zakresie podatku dochodowego wprowadziły szereg wątpliwości dotyczących okresu objętego sprawozdaniem finansowym, przypadającego na 2021 rok. Wielu księgowych ma dylemat, czy powinno sporządzać jedno, czy dwa sprawozdania finansowe za 2021 rok. Jak zagadnienia dotyczące podatków zostały opisane w książce Podatkowe Zamknięcie Roku? Zdecydowanie zmiana statusu spółki komodytowej na podatnika podatku dochodowego. Spowodowała wiele zamieszania i pytań, na które w książce staramy się odpowiedzieć, zwłaszcza w zakresie tego, czy jak rozliczać wspólników takiej spółki, jak rozliczać spółkę, dzielić zysk, jak ten zysk wypłacać i opodatkować. Te i inne zagadnienia z zakresu podatków zostały przez nas opisane no i mam nadzieję, że z praktycznej perspektywy Państwu przedstawione w naszej książce. Od kilku lat. Obserwujemy intensyfikację zmian w przepisach podatkowych. Gdzie szukać rzetelnej wiedzy na ten temat? O tym rozmawiam z panem Bogdanem Gajosem, biegłym rewidentem, współautorem książki Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku. Mówi się po to, że księgowy to jak saper stąpający po polu minowym. Nie powinien się mylić. Pomyłki księgowego mogą być dwojakie, albo jest agresywny. Chce, jakby, wygrać na podatkach i wtedy podpada pod dyscyplinę podatkową. Albo jest zaostrożny. Zaostrożny tak, że szef zaczyna mieć do swego szefa finansów, skarbnika, inaczej mówiąc, pretensję, że jest zaostrożny, że nie potrafi prawidłowo wykorzystać różnych skomplikowanych ulg podatkowych. Więc gdzieś jest ten złoty środek, i każdy księgowy musi na ten. W tym momencie o tym pamiętać. W trakcie zamykania ksiąg rachunkowych możemy zauważyć pewne nieprawidłowości. Jak postąpić w takiej sytuacji? Na ten temat rozmawiam z panią dr Anną Staszel, współautorem książki podatkowej Bilansowe Zamknięcie Roku. Odpowiedź na to pytanie daje ustawa o rachunkowości, jak również Krajowy Standard Rachunkowości nr 7, ale oczywiście odpowiedź na to pytanie znajdziemy również w książce Podatkowe i Bilansowe Zamknięcie Roku, gdzie mamy w sposób streszczony jasny wyjaśnione, jak w takich sytuacjach należy postępować. Błędy powinny zostać skorygowane w księgach odpowiedniego roku i teraz zależy kiedy mamy korygować błędy w księgach którego roku, od tego, w jakim momencie one zostały wykryte, jak również zależy od tego, na ile one są istotne. Kryterium istotności jest szalenie ważnym pojęciem, szczególnie w prawie bilansowym. Również ym, o tym, jak ważna jest istotność, mamy opisane w rozdziale dotyczącym polityki rachunkowości. Warto przypomnieć, że każda jednostka gospodarcza, zgodnie z ustawą rachunkowości, powinna mieć wdrożoną, opracowaną politykę rachunkowości. Co powinno znaleźć się w tej polityce? Jak skutecznie wdrażać tą politykę rachunkowości? Oczywiście również mamy to wymienione w książce podatkowe i bilansowe zamknięcie roku. W książce mamy ponadto podane, na podstawie jakich aktów prawnych należy wdrażać konkretne rozwiązania, dzięki czemu książka ma charakter uniwersalny, ponieważ nawet jeżeli w zmieniającym, wiemy, w zmieniającym otoczeniu, zmienię mu się również przepisy prawa, zawsze będziemy w stanie sprawdzić, na podstawie jakiego artykułu, na podstawie jakiej ustawy dane rozwiązania były wdrożone i czy należy je zmienić, czy też po prostu możemy sprawdzić, że akurat w tym zakresie prawo się nie zmieniło. Jest to duża wartość dodana, jeżeli chodzi o książkę. Mianowicie, właśnie konkretne odwołania do konkretnych ustaw, do konkretnych fragmentów krajowych standardów rachunkowości, lub też wskazanie prost, że jakiś obszar nie jest szczegółowo uregulowany i wówczas podawane są rozwiązania, które po prostu są przyjęte w praktyce. Mamy przed sobą kolejne wydanie publikacji Podatkowe i Bilansowe Zamknięcie Roku, która objęta jest recenzją zarówno części bilansowej, jak i podatkowej. Dla kogo jest skierowana ta publikacja? Na ten temat rozmawiam z panem profesorem Aleksandrem Wernerem, recenzentem części podatkowej. Miałem przyjemność już któryś raz z kolei recenzować tę pracę, więc e, widzę e, tak naprawdę na przestrzeni lat, w jaki sposób ona ewoluuje. E, ta ewolucja jest, wynika przede wszystkim z faktu tego, że ustawodawca nas, nasz nie rozpieszcza i z roku na rok dokłada coraz więcej obowiązków. W tym wypadku podatkowych. Z roku na rok można obserwować, zwłaszcza od 2015 roku, swego rodzaju inflację przepisów podatkowych, które wpływają na rzeczywistość wszystkich nie tylko biegłych rewidentów, ale również doradców podatkowych. Stąd, jako adresatów tej książki, widziałbym przede wszystkim praktyków, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, ale także radców prawnych, adwokatów no i studentów. W książce znajdziemy e, ujęcie tego, w jaki sposób na to patrzą z jednej strony e, doradcy podatkowi, z drugiej strony administracja skarbowa, więc znajdziemy informacje na temat najważniejszych interpretacji ogólnych, objaśnień, wyjaśnień. Ostrzeżeń podatkowych. Wreszcie popatrzymy na to z perspektywy wykładni sądowo-administracyjnej, w związku z czym też znajdziemy aktualne, z uwagi na to, że one dosyć często się zmieniają, linie orzecznicze, które dotyczą właśnie poszczególnych zagadnień związanych z interpretacją, wykładnią przepisów prawa podatkowego. Tak więc, część podatkowa, z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, dotyczy zagadnień niezwykle skomplikowanych. Poprzez właśnie to praktyczne ujęcie jest niezwykle wartościowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.